Joel Embiid i Nikola Jokic zostali zawodnikami stycznia w swoich konferencjach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jeden prosty fakt. Ostatni raz NBA przyznało nagrodę zawodnika miesiąca dwóm bigmenom w 2006 roku. Wówczas wyróżnieni zostali Dwight Howard i Yao Ming. Gdy zapytaliśmy Was na rosterze o MVP bieżących rozgrywek, głosy w większości podzieliły się między wspomnianych wcześniej podkoszowych, ale my dzisiaj skupimy się na tym pierwszym. Najważniejszą umiejętnością Embiida jest gra w post-up, czyli tyłem do kosza. Stanowi ona aż 36% wszystkich jego akcji, co daje nam prawie 9 posiadań na mecz z rywalem na plecach. Nikola Jokic, który znajduje się w tej statystyce na drugim miejscu, ma ponad 2 posiadania na mecz mniej. Niewielu jest w lidze defensorów, którzy mogą ograniczyć podkoszowego 76ers w tym elemencie, co pozwala zdobywać mu średnio ponad punkt na posiadanie w post-up. I znowu jest to najwyższy wskaźnik w NBA spośród zawodników, którzy regularnie grają plecami do kosza przynajmniej 4 akcje na mecz. Pokazuje nam to, jak perfekcyjnie Joel Embiid opanował ten element w swoim ofensywnym arsenale. Na podstawie tej akcji postaramy się Wam pokazać, jak duży wpływ ma postawa Joela Embiida na grę całej drużyny Philadelphia 76ers. Przeanalizujemy tę akcję krok po kroku. Wszystko co dobre zaczyna się od posiadania Joela Embiida w post-up. W tym momencie widzimy go krytego przez Montreza Harrelza, który zaraz to dostaje pomoc ze strony Wefu Matthewsa, który odpuścił będącego na obwodzie Shake'a Miltona, co doskonale zauważa Joel Embiid, oddając mu piłkę na obwód. Shake Milton ekstra pasem uwalnia na obwodzie Furkmana Korkmaza i ten robi to, co potrafi najlepiej, czyli oddaje trójkę ze szczytu i trafia. I to jest prosta koszykówka Philadelphia 76ers. Zwróćmy uwagę na inteligentne zachowanie Matthiasa Thybulle, który ścięciem pod kosz angażuje uwagę Markifa Morrisa, tworząc dodatkową przestrzeń na łuku. LeBron James w tym momencie zostaje sam z Shake'em Miltonem i Furkmanem Korkmazem. Stworzyła się przewaga. Spójrzmy, w jak prosty sposób, nie dotykając piłki, Matthias Thybulle zrobił przewagę. Następna akcja to czysty pokaz indywidualnych umiejętności Joela Embiida. Spójrzmy, w jak prosty sposób ogrywa czterokrotnie wybieranego do All Defensive Team Antonego Davisa, jednego z najlepszych defensorów w lidze, grając jeszcze akcję end one. Agresywna gra Joela Embiida umożliwia mu zdobywanie dużej ilości łatwych punktów z linii rzutów osobistych. Kameruńczyk oddaje średnio ponad 11 rzutów z linii 3,96, trafiając blisko 10 z nich na skuteczności 85%. Zarówno ilość oddawanych, jak i trafianych osobistych jest najwyższa w lidze i porównywalna z najlepszymi pod tym względem sezonami Jamesa Hardena. Nie są to zaskakujące dane, jeżeli spojrzymy na częstotliwość zdobywanych przez podkoszowego 76ers akcji typu end one. Aż 6% izolacji grających przez Embiida kończy się bonusowym rzutem. Izolacji, w których skuteczność Joela wynosi ponad 63%, co daje mu 8 miejsce w lidze zaraz za Zionem Williamsonem, Tobiasem Harrisem czy Bamem Adebayo, jednak ich próbki są zdecydowanie mniejsze. Wpływ Joela Embiida na grę całej drużyny wykracza poza i tak bardzo dobre już statystyki. Doskonale ukazuje nam to ta sytuacja, gdzie Montrezl Harrell dostaje pomoc w kryciu Joela Embiida ze strony LeBrona Jamesa. Mimo podwojenia dostrzega będącego na obwodzie Shake'a Miltona, który odgrywa piłkę do Tyrese'a Maxey, który mając przewagę ogrywa Markifa Morrisa i floaterem zdobywa 2 punkty dla Filadelfii. Bez dwóch zdań Joel Embiid rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze, notując średnie statystyki na poziomie 29 punktów przy 55% skuteczności z gry oraz 39% skuteczności za 3, oddając 3 próby na mecz. 26-letni podkoszowy nie bez powodu wraz z Nikolą Jokiciem znajduje się w ścisłym gronie wyścigu po MVP. W momencie nagrywania tego materiału 76ers legitymują się najlepszym bilansem konferencji wschodniej oraz trzecim w lidze zaraz za plecami Utah Jazz oraz Los Angeles Lakers. Jest to kolejny argument mówiący nam, że gra Kameruńczyka wychodzi daleko poza statystyki. Centrzy przez ostatnie lata nie potrafili znaleźć swojego miejsca w NBA, a w pewnym momencie wydawało się nawet, że ich rola zostanie sprowadzona do minimum. Przez ten czas przeszli jednak transformacje i wspominani dzisiaj Nikola Jokic oraz Joel Embiid od nowa definiują pozycję podkoszowego w nowoczesnej koszykówce, wynosząc ją na piedestał.